komu przysługuje to dofinansowanie w tym obszarze na usługi melioracyjne, usługi dotyczące sprzątania, czy te nowoczesne technologie dla rolnictwa? Przysługuje to dofinansowanie osobom, które są mikro lub małymi przedsiębiorcami. Nawet jeśli nie prowadzisz działalności gospodarczej, taką analizę trzeba wykonać. Musimy sprawdzić, czy Twoja firma bądź spółki, w których masz udziały, nie zatrudniają łącznie więcej niż 50 pracowników. Oczywiście, jeśli nie jesteś jedynym udziałowcą w spółce, to ta wielkość zatrudnienia liczy się w odpowiednich udziałach, jakie Ty posiadasz w danych spółkach. To jest jeden warunek, czyli zatrudnienie. Drugim warunkiem jest to, żeby Twoje przychody, Twoje obroty roczne nie przekroczyły 10 milionów euro. Oczywiście w Twojej firmie i w firmach, w których posiadasz udziały, w wielkości udziałów, które Ty posiadasz w danych spółkach. Taką analizę oczywiście wykonamy dla Ciebie przed przystąpieniem do pracy nad tworzeniem biznesplanu i innych dokumentów potrzebnych do złożenia wniosku. Taka analiza jest bezpłatna. Składamy wniosek, 3 miesiące do tego, aby była decyzja o dofinansowaniu. Jeśli jest pozytywna, no to podpisujemy umowę o dofinansowanie. I są trzy sposoby na to, abyś otrzymał te środki finansowe już po podpisaniu umowy. Pierwszym, no najprostszym sposobem jest to, abyś najpierw zakupił ten sprzęt ze swoich środków. Czyli to wygląda tak. Zamawiasz na przykład tę koparkę, opłacasz fakturę, no całą kwotę, czyli to, co powinno podlegać dofinansowaniu, Twój wkład własny i VAT, czyli płacisz ze swoich środków za całość. No i później po zakupie, po opłaceniu zwracamy się do urzędu z wnioskiem o płatność, załączamy kopię faktury i urząd na tej podstawie zwraca Ci też 65% tej kwoty dofinansowania. Wkład własny jest pokrywany przez Ciebie, VAT jest pokrywany przez Ciebie, no ale jeśli jesteś VAT-owcem, to ten VAT oczywiście podlega rozliczeniu, odliczeniu. Drugą formą otrzymania przez Ciebie tego dofinansowania jest opcja zaliczkowania. Jest taka opcja. Czyli składamy wniosek o dofinansowanie, jest pozytywna decyzja, podpisujesz umowę o dofinansowanie, no i możesz otrzymać 50% przysługującego Ci dofinansowania w formie zaliczki. Żeby to zrobić, potrzebujesz uzyskać gwarancję bankową. Jest 5 form, tutaj możesz się przeczytać. Czyli bank poświadcza to, że w razie jakiegoś niepowodzenia, coś się stanie, to bank ponosi odpowiedzialność za te 50% zaliczki, które Ty otrzymasz. Czyli otrzymujesz 50%, na przykład jeśli przysługuje Ci 500 tysięcy dofinansowania, to 250 tysięcy złotych otrzymujesz w formie zaliczki. Zamawiasz sprzęt, otrzymujesz fakturę, opłacasz tę fakturę w całości. I później wygląda to w ten sposób, że z otrzymaną fakturą zwracamy się o refundację tych pozostałych 50%, które Ci przysługuje. Czyli tych pozostałych 250 tysięcy złotych w tym przykładzie. Oczywiście VAT podlega odliczeniu, jeśli jesteś VAT-owcem. Trzecią formą otrzymania tych środków z dotacji jest leasing. Jest taka możliwość, że możesz wejść w umowę leasingową z dystrybutorem tego sprzętu, z firmą leasingową. Wygląda to w ten sposób, że składamy wniosek do 21 października, później jest 90 dni na wydanie decyzji o tym, kto otrzymuje dofinansowanie w ramach tego projektu, podpisywanie umowy. Umowę leasingową trzeba zakończyć do 30 czerwca 2025 roku. Czyli do tego czasu, czyli forma własności musi się zmienić, czyli z firmy leasingowej musi przejść na Ciebie do 30 czerwca 2025 roku. Oznacza to, że umowa leasingowa nie może dłużej trwać i teraz zależy, kiedy będziesz chciał ją podpisać. Jeśli zdecydujesz się na to, żeby ta umowa była podpisana w momencie podpisania umowy o dofinansowanie, ten czas będzie trochę krótszy, bo będzie około 2 lat. Okresu tego leasingowego. Sam leasing wygląda w ten sposób, że jest 5 etapów. Czyli po podpisaniu umowy leasingowej będziesz zobowiązany do tego, żeby opłacać faktury leasingowe co miesiąc. I po kilku miesiącach
Twojego opłacania faktur, zwracamy się do urzędu o zwrot tych 65% dofinansowania w przypadku koparek, w przypadku urządzeń melioracyjnych, kwoty, którą wydałeś w tych fakturach. Mówimy o kwocie netto i dofinansowanie w tym przypadku jest do kwoty zakupu sprzętu, czyli nie możesz na przykład sfinansować z tej dotacji kosztów ubezpieczenia czy prowizji firmy leasingowej. Takich manewrów można zrobić 5, czyli mija kilka miesięcy, składamy pierwszy wniosek o refundację tych środków, mija kolejnych kilka miesięcy, składamy kolejny wniosek o refundację tych środków i tak do 5 razy. Czyli do 30 czerwca 2025 roku trzeba się z takiego zobowiązania wywiązać. Oczywiście, jeśli jesteś VAT-owcem, to przysługuje Ci prawo do rozliczenia tego VAT-u. Kolejną kwestią, która jest bardzo często poruszana przez naszych partnerów biznesowych, jest kwestia samego rozliczenia projektu. Firma musi istnieć 3 lata. Czy istniała wcześniej, czy dopiero ją zakładasz, to przez następne 3 lata firma musi istnieć. I po tych 3 latach my musimy wykazać się przychodami z tytułu prowadzenia przez Ciebie działalności. W przypadku usług melioracyjnych wygląda to w ten sposób, że na przykład jeśli deklarujemy zakup koparki, no to musimy w biznesplanie wskazać, że zakup ten jest zasadny, czyli że dzięki temu firma będzie przynosiła przychody, a nawet generowała zysk. Czyli musimy założyć, jakie będą koszty, czyli kosztami na przykład będzie zakup paliwa, czy opłacenie pracownika, czy kosztem będzie również amortyzacja tego sprzętu. Czyli sumując koszty, musimy założyć też przychody. Te przychody muszą być większe niż koszty. Musimy wskazać, że firma będzie przynosiła zysk. Robimy to w okresach rocznych. I przez te 3 lata, według biznesplanu, powinniśmy osiągnąć jakąś wartość przychodów. No ale do rozliczenia będziemy musieli przedłożyć faktury za wykonanie usług tą koparką i musimy osiągnąć 30% tych przychodów, które zadeklarujemy w biznesplanie. Czyli zakładamy, że na przykład jeśli będziemy używali jakiejś mini koparki i w ciągu roku będziemy osiągali 100 tysięcy złotych przychodu, czyli w sumie 300 tysięcy złotych przychodów w ciągu 3 lat, to na koniec tych 3 lat będziemy musieli wykazać się 30% z tych 300 tysięcy złotych. Ważnym jest jeszcze to, że te przychody trzeba wykazywać tylko z tej nowej działalności gospodarczej, czyli na przykład jeśli prowadziłeś jakąś inną działalność gospodarczą, na przykład budowlaną, świadczyłeś remonty czy jakąś handlową, to w ogóle nie dotykamy się kwestii tej swojej drugiej działalności gospodarczej. Analizujemy tylko tę nową część, czyli tych usług melioracyjnych. Kolejną ważną kwestią jest to, że pomoc w ramach tego działania jest przyznawana w formie pomocy de minimis. Ale czym jest to enigmatyczne pojęcie? Pomoc de minimis jest określona przez przepisy unijne i dotyczy wielkości pomocy, jakie dane przedsiębiorstwo może otrzymać od państwa członkowskiego Unii Europejskiej. To znaczy, że w okresie bieżącego roku sprawozdawczego oraz 2 lat poprzednich pomoc nie może przekroczyć określonego limitu. Najczęściej tym limitem jest 200 tysięcy euro. Chyba że na przykład prowadzisz działalność w zakresie transportu drogowego, to wtedy ta pomoc jest mniejsza, bo wynosi 100 tysięcy euro. Czyli musimy sprawdzić, czy Twoje przedsiębiorstwo, ale też powiązane z Tobą przedsiębiorstwa, czyli na przykład te spółki, otrzymały pomoc większą niż te 200 tysięcy złotych, jeśli mniejszą, to jaką? Możliwe, że wcale nie korzystaliście z takiej formy pomocy. My to również badamy, sprawdzamy takie rzeczy przed przystąpieniem do opracowywania biznesplanu, tak żebyśmy byli pewni, że składany przez Ciebie wniosek nie będzie zawierał jakichś błędów formalnych. A wykonujemy to oczywiście bezpłatnie.